kiedy jeszcze Ameryka nazywana była przez Europejczyków Nowym Światem, zaś na kontynencie tym panowali jego rdzenni mieszkańcy Indianie, do brzegów obecnego stanu Virginia przybił okręt angielskich przybyszów. Założyli oni małą osadę. Z upływem miesięcy przemieniła się ona w miasteczko, które nazwali Jamestown. W owym czasie na terenach Virginii panował Powhatan, wielki wódz, którego rządy były surowe, ale bardzo sprawiedliwe. Gdy tylko powiadomiono go o przybyciu i poczynaniach bladych twarzy, takim mianem Indianie obdarzali Europejczyków, nakazał swym wojownikom obserwować obcych i powstrzymać się od ataku, dopóki intruzi nie wkroczą do wielkiego lasu. Ten właśnie las miał być granicą pomiędzy ich dwoma światami. Początkowo osadnicy żyli w spokoju, nie zdając sobie sprawy z tego, iż cały czas są bacznie obserwowani przez Indian. Gdy minęło kilka miesięcy od ich przybycia, grupa mężczyzn z Jamestown ruszyła do lasu na polowanie. Przewodził im John Smith, poszukiwacz przygód i podróżnik, dla którego wyprawa do Ameryki była wspaniałą przygodą. Gdy tylko przybysze wkroczyli do lasu, zostali natychmiast pojmani przez Indian i zaprowadzeni przed oblicze wielkiego wodza. On zaś zdecydował, że bladym twarzom należy się nauczka i wymierzył bardzo surową karę. Aby zajście w lesie stało się przestrogą dla mieszkańców Jamestown, Powhatan nakazał stracić przywódcę na oczach towarzyszy. Ci mieli odejść bezpiecznie, by przestrzec swych rodaków przed wkraczaniem na tereny Indian. Smith został ułożony na olbrzymim ołtarzu wielkich wojowników, ale zanim wódz zdążył dać znak do rozpoczęcia egzekucji, jego najmłodsza córka, 12-letnia Pocahontas, podbiegła do skazańca, objęła ramionami jego głowę i przyłożyła do niej własną. Był to rytualny gest ułaskawienia, znany tylko niektórym plemionom. Powhatan darował więc życie Anglikowi, który wraz z towarzyszami powrócił do osady cały i zdrowy.